Wodnikowe wzgórze. Sad. Te wszystkie jabłka czekają na nas. W tym roku nie będziemy głodować. Długie uszy. Na ziemi leży dużo jabłek. Ale to jest idealne. Będą tu, kiedy wrócimy. Dobrze, ale to jabłko rezerwuję dla siebie. Nad Stafuszu. Chyba nie jesteśmy tu sami. Żadnych gwałtownych ruchów. Uciekajmy! Mało brakowało. Największy borsuk, jakiego widziałem. Ale miał wielkie pazury. To miała być wspaniała uczta. Nawet nie ugryzłem tego pięknego jabłka. Trudno. Potem podeszła do mnie łasica. Jej oczy świeciły w ciemnościach. Zęby błyszczały w świetle księżyca. Uciekłeś, tak? Ja bym uciekła, szybko jak Elra. Ej, bardzo mądrze. Ucieczka nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Chcecie posłuchać historii o łasicy, czy nie? Najpierw popołudniowa drzemka. Przebij śniegu, Gilio, idźcie do Dory. Och, mamo, Dołek tak ciekawie opowiadał. Dołku, stajesz się podobny do mlecza. Ucieczka nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem? Tak, tak, Czubak tak mówi. Czy ktoś chce posłuchać opowieści o ucieczce? Znaleźliście? Znaleźliście sad? Tak, znaleźliśmy. Niestety, długo w nim nie byliśmy. Mieszka tam ogromny, groźny borsuk. Na razie sad jest dla nas niedostępny. A, rozchmurz się, Dołku! Kto by chciał zjeść zgniłe stare jabłko? Fe! Ja! I nie proponuj mi ryby na pocieszenie. Dobra. Króliki. Cudowny zapach jabłek dochodzi aż tutaj. To najpiękniejszy zapach. Każdego roku dojrzewają o tej samej porze, prawda, Piątku? Czy ten zapach nie drażni ci żołądka? Chodźmy! Nigdy nie widziałem borsuka z bliska. O, i nie masz czego żałować. Są okropne. Podobno nawet nawzajem się nie lubią. Idziemy po jabłka, czy nie? Wiem, gdzie rośnie pyszny szczaw. Może pójdźmy go skosztować. Piątku, proszę cię, nie możemy teraz zawrócić. Tak, a jeśli Leszczynek się dowie, co zrobiliśmy, na pewno porachuje nam kości. Nic mu nie powiem. Byłem taki rozsądny, zanim przybyliśmy na wodnikowe wzgórze. Chyba nic nam nie grozi, ale pośpieszmy się. Nigdy czegoś takiego nie jadłem. Dobrze, już spróbowałeś. Chodźmy stąd. Dopiero przyszliśmy. O, spójrz na te. Chodźmy, Dołku, szybko! Szybko! Dołku? On tu jest!
Kiedy dam sygnał, uciekaj. Gdybyśmy się rozdzielili, spotkamy się na wzgórzu. Uważaj, Piątku! Au! Piątku! Piątku, wstawaj! Ach, Piątku, proszę! Przepraszam, Piątku. Przepraszam. Hej, Dołku! Gdzie byłeś? Gramy w skaczące kamienie? Kicharze, zaczekaj! Chodzi o Piątka. To moja wina. Łasica podeszła bliżej i bliżej i... Źle grasz! Teraz powinnaś uciekać! Nie powinnam! Prawda, Dołku? Tylko tchórze cały czas uciekają. Tak, tak, tylko tchórze. Szybko, Leszczynku! Możesz wygrać lub z wdziękiem przegrać. Nie popędzaj mnie. Leszczynku... Chwileczkę, Dołku. Właśnie mam zamiar ograć naszego Czubaka. Czy coś się stało, Dołku? Oszukujesz jak łasica! Pachniesz też jak ona! A ty jesteś podkurczonym ogonem, tchórzu! Nie, jestem tchórzem! Przepraszam, Dołku. Nie nazywaj mnie tak! Dość tego, już wystarczy! Leszczynku? Czubaku? Cofnij się. Siadaj. Pomóż mi, Frysie. Jestem niepokonany. Wygrałem 3 razy pod rząd, a wszystko dzięki moim uszom. Ale wytłumacz nam to. Kiedy chowałem 2 kamienie, zawsze wysuwałem uszy przed siebie. Oczywiście Leszczynek to zauważył. Cały Leszczynek. Nic nie umknie jego uwadze. Tymczasem teraz ukryłem tylko 1 kamień. Ktoś widział ostatnio Piątka? Od powrotu z sadu nie widziałem go. Przecież gdzieś tu musi być. Ale wracając do sprawy, chowam 1 kamień, wysuwam uszy przed siebie, a Leszczynek myśli, że to znaczy... A kiedy my trzymamy tak nasze uszy, to znaczy, że jesteśmy bardzo głupi. Jesteście zazdrośni. Kapitanie Żarnowcu, co sądzisz o grze w skaczące kamienie? Dołku, dobrze się czujesz? Może chciałbyś coś zjeść? Nie jestem głodny. Może mogłabym coś dla ciebie zrobić? Nikt nie może nic zrobić. Uciekłem i zostawiłem Piątka, gdy mnie potrzebował. Prymulko, czuję się okropnie. Frysa.
Zostaw mnie. Nie dręcz mnie. Po prostu mnie zabij. Bark nie zabija. Bark pomaga. Dlaczego? Cierpisz. Bark zna ból. Nikt nie pomaga Barkowi, gdy cierpi. To smutne. Samotność jest smutna. Pozwól Barkowi ci pomóc. Przeszukaliśmy całą okolicę. Ani śladu piątka. W okolicy też go nie ma. Czubaku! Nie ma go na wodnikowym wzgórzu. Prosiłem sąsiadów, żeby byli czujni. Lepiej zacznijmy szukać. Mleczu, ty i Prymulka sprawdźcie na farmie. Czubaku, Jastrzębcu, idźcie wzdłuż rzeki. Uważajcie na patrole Frafan. Wy dwaj bacznie obserwujcie cały teren. Zwracajcie uwagę na wszystko. Ja przeszukam las. Jeśli coś zauważycie, powiadomcie Kichara i Hanie. Oni nas do was zaprowadzą. Ruszajmy więc. Leszczynku, a może jest w sadzie? Mówiłem mu, żeby tam nie szedł. Piątek słucha rozkazów. Chcę iść z tobą. Myślałam, że źle się czujesz. Proszę. Dobrze, ale musimy się śpieszyć. Dobre. Dziękuję. Bark przynosi jedzenie. Dba o ciebie. Zostaniesz z Barkiem. Noga już mnie mniej boli. Niedługo będę mógł wrócić do domu. Zostaniesz tu z Barkiem. Przyjaciele. Na zawsze. Przyjaciele? Oczywiście, tak. Na zawsze. Jabłko? Piątku! Żadnego śladu. Jeśli coś mu się stało, nie wiem, co zrobię. Przepraszam, Leszczynku. To nie twoja wina, Dołku. Leszczynku! Leszczynku! Puść mnie! Nic się nie stało. To nic wielkiego. Nie wiedziałem, jak ci to powiedzieć, Leszczynku. Próbowałem, ale to jest takie okropne. No dobrze. O co chodzi? Powiedz mi. Ta sowa mogła cię porwać. To moja wina, bo jestem tchórzem. Powinienem ci od razu powiedzieć. Chodzi o Piątka. Co z nim? Poszliśmy do sadu. Borsuk złapał Piątka, a ja uciekłem i zostawiłem go. Żałuję, że nie złapał mnie. To tak bardzo boli, Leszczynku. Wiem, Dołku, wiem. Teraz mamy większy dom. Nie musisz już nigdzie iść.
przyjaciele zrozumieją. Jak długo byłeś sam? Bardzo długo. Klan borsuków odszedł. Przeniósł się do krainy cienia. Został tylko Bark. A twoi przyjaciele? Wszyscy boją się Barka. Podchodzę, a oni uciekają. Czasem się ukrywam, słucham zwierząt. Mówią o królikach z wodnikowego wzgórza. Podobno są przyjaciółmi wszystkich. To dlaczego do nas nie przyszedłeś? Próbowałem, ale kiedy króliki przyszły po jabłka, zobaczyły mnie i uciekły. Ty też. Wszyscy uciekają. To prawda. Bardzo mi przykro. Jabłko. Chyba zjadłem już dosyć. Jabłko? Może jedno. Znaleźliśmy Czubaka i Jastrzębca. Zaraz tu będą. Hania mówiła, że Dołek zostawił Piątka samego. Daj mu spokój. Już i tak wystarczająco cierpi. Poczuje się gorzej, gdy się z nim rozprawię. Kazałem ci przestać. Popełnił błąd. Ty też je popełniasz. Gdyby został z Piątkiem, jego też złapałby borsuk. Powinien był nam powiedzieć. Och, bał się. Tak jak ja, gdy zgubiliśmy się w jaskini. I myślę, że wcale nie okryłem się wówczas chwałą. Zachowałem się beznadziejnie. Więc nie potępiacie mnie? Nie pleć głupstw, pewnie, że nie. Cóż, jeśli Piątek wciąż żyje, musi tam być. Trzymać. Piątek to przyjaciel. On zostaje. Nie można zmuszać przyjaciela do czegoś, czego on nie chce. Przyjaciele starają się zrozumieć nawzajem. A ty koniecznie chcesz iść. Bark rozumie. Tylko chcę znów cię zobaczyć. Rozumiesz? Oczywiście, że tak. Jesteśmy przyjaciółmi. Jaki masz plan, Leszczynku? Borsuki wiodą nocne życie. Kiedy się zjawi, zapytam go o Piątka. Nie możesz rozmawiać z borsukiem. To dzika bestia. Nie wierzę ci, Czubaku. Nie mówiłeś tego samego, kiedy zobaczyliśmy po raz pierwszy Kichara? Wiesz, jeszcze nie czuję się najlepiej. Chyba zatrzymam się tu trochę dłużej. Zostaniesz więc? Do rana. O! To Piątek! On żyje! Biedny, sam na sam z tą bestią. O, zaraz mi przejdzie. Bark przyniesie więcej jabłek. Dziękuję, ale już ich dość zjadłem. Zostaniesz tu. Thank you.
Widziałem go. Piątka. Jest w norze borsuka. Chyba jest ranny. Prymulko, Dołku, wyciągnijcie go. My powstrzymamy borsuka. Gotowi? Nie, proszę, przestańcie. Piątku, uciekajmy. Zaczekajcie, o co chodzi? Leszczynku! Nie! Przestańcie! On mnie nie zranił, przestańcie! Jest przyjacielem. Moim przyjacielem. Bark przeprasza. Bark przeprasza, że jest borsukiem. No już dobrze. Oni cię nie skrzywdzą. My rozumiemy. My wszystko rozumiemy. Przyjaciele rozumieją. Zawsze. Zawsze. Wracajcie szybko, przyjaciele! Bark jest tu zawsze. Przyjaciele borsuka, na mój ogon cudom nie ma końca. I nie będzie, dopóki będziemy mieszkać na wodnikowym wzgórzu. Hej, Piątku, zapomniałeś o jabłku! Na razie mam ich serdecznie dość.